Ci proszę, kamera. Czy ja się decyduję i jak często wspierać takie produkcje młodych ludzi? Staram się najczęściej jak mogę wspierać takie produkcje, a cynicznie odpowiem dlaczego. To znaczy, moja odpowiedź będzie cyniczna, ponieważ wy kiedyś dorośniecie i będziecie dużymi reżyserami i będziecie może mnie obsadzać. Oczywiście to jest cynizm, ale coś w tym jest, no taka jest po części prawda, a po drugie ja też się w takich produkcjach czegoś uczę od ludzi młodych, chociażby spojrzenia nowego na film, spojrzenia nowego na świat otaczający, od że wspomnę takiego Patryka Wege, który przecież nie ma żadnej szkoły filmowej, nic, a jak ja z nim kręciłem pierwszego Pitbulla, no bo teraz już jest starym filmowcem, to on po prostu kręcił to wbrew wszelkim zasadom i dlatego ten Pitbull był taki, jaki był. Ponieważ on może nie wiedział nawet, że są takie zasady. Obejrzał pewnie wszystkie filmy na świecie, jakie zostały wyprodukowane i stworzył sobie własną szkołę filmową i tej szkoły się trzyma. Jak widać po jego filmach, no może nie wszystkich, ale przynajmniej tych policyjnych, że bardzo dobrze mu to wychodzi, tych sensacyjnych. Także ja uwielbiam uczyć się od tych właśnie, od was, od młodych ludzi innego spojrzenia, no bo ja już jestem stary rupieć i patrzę się już bardzo tak z pozycji lat 60. na film, czy 70. to góra. No a wy się patrzycie już z tego 2016 roku. Tyle chciałem powiedzieć.